Przed kilku laty byłem w Rzeszowie, spotkałem się na uniwersytecie z młodzieżą, z pisarzami. Potem pojechałem, panie Janie, czy to pan ze mną pojechał? Pojechaliśmy do Gwoźnicy, gdzie pochowany jest Julian Przybor, który był zawodu nauczycielem gimnazjalnym, ale również był moim nauczycielem w fachu poetyckim. To znaczy był jednym z wielu, bo ja uczyłem się, jak to zawsze podkreślam i chcę to powiedzieć, u bardzo wielu, jeśli chodzi o polską poezję, od Kochanowskiego aż właśnie do Przybosia. Gdzieś zachował mi się maszynopis z poprawkami ręcznymi Przybosia, tam wykreślił mi jedno słówko, zmienił jakieś litery, a jedno słówko w pierwszy czas jest bardzo ważne. No i poszedłem tam pod górkę na cmentarz. Leżał pod płotem jakoś tak pochowanym, pod parkanem, bardzo skromny, jakiś mogile. Pomyślałem o jego drodze życia i drodze poetyckiej. Był jednym z największych poetów polskich. No ale jak to zwykle bywa, uczeń musiał w pewnym momencie zacząć walkę z mistrzem. To znaczy nie z mistrzem, ale z poetyką awangardową. No trzeba było zrzucić tą pożyczaną zbroję. Źle jest, jak ktoś chodzi w cudzej marynarce, musi się zdobyć na swoją. Nawet jeśli przenicuje tą szatę, ją przerobi, to nie. Musi mieć własną, przez siebie wypracowaną. Utkaną, uszytą, skrojoną. Na nim się